Szanowni Państwo, nazywam się Filip Łobodziński, Najwyższa Izba Kontroli. Zapraszam na rozmowę, do której asumptem były ogłoszone w ostatnim okresie wyniki dwóch kontroli Izby. Jedna dotyczyła rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i tego, w jaki sposób samorządy wojewódzkie wypełniają swoje zadania w tym zakresie. Druga kontrola dotyczyła usług asystentów osobistych jako wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia, których dotyczą wyniki tych kontroli, należą zarówno do sfery systemowej, jak i do czysto mentalnej, moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim. I w tej rozmowie postaramy się przybliżyć tę problematykę, a zaprosiliśmy do niej eksperta, który Posiadł wiedzę zarówno od strony właśnie tej systemowej, jak i mentalnościowej. Ja czerpię ją także z doświadczeń osobistych. Jest to prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, pan Robert Jagodziński. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. No, ale jest pan nie tylko prezesem Zarządu Fundacji, ale także no, wybitnym ekspertem i specjalistą, i proszę tutaj więcej się ujawnić ze swoich rozlicznych funkcji i, 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 i powiedzmy tytułów. No. Tak, moje doświadczenie to trzy lata y, takiego indywidualnego, egzystencjalnego doświadczenia y, związanego z życiem, z niepełnosprawnością, a potem przez 18 lat y, pracowałem też bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, y, dziećmi, młodzieżą dorosłymi, osobami głównie poruszającymi się na wózkach. Towarzysząc im w takim długim procesie od momentu nabycia niepełnosprawności do no, takiego momentu zdobycia pomysłu na siebie, którym mogła być edukacja w przypadku dzieci, młodych osób, praca, jakaś aktywność społeczna, sport. No i ta praca w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zaprowadziła mnie parę lat temu do ciał doradczych w związku z różnymi zmianami i pomysłami systemowymi, które się wtedy działy, i oficjalnie na dzień dzisiejszy jestem członkiem już drugiej kadencji Krajowej Rady Konsultacyjnej, mm -hmm. ale też miałem przyjemność mam przyjemność doradzać jako ekspert w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Zdrowia przy różnych przy okazji różnych działań związanych z próbami systemowego rozwiązania kwestii usług publicznych tych adresowanych w szczególności do osób z niepełnosprawnościami. Od razu y Złapię za słówka, bo dobrze jest sobie pewne pojęcia usystematyzować. Mówi się czasami osoby niepełnosprawne, czasami osoby z niepełnosprawnościami. Jaka jest różnica? Yy, różnica jest. Ja intuicyjnie się domyślam. Tak, różnica jest. Funkcjonowania w różnych realiach, w różnych wymiarach, bo językowo to rzeczywiście jest tak, że trochę dojrzewa nasza świadomość związana z postrzeganiem niepełnosprawności, zrozumieniem niepełnosprawności, mm -hmm. tym jak niepełnosprawność człowieka konstytuuje i kształtuje kiedyś mówiło się osoby kalekie, inwalidzi, do tej pory są osoby, które jeszcze mają orzeczenia wydawane przez krajowe przez komisję do spraw inwalidztwa i niepełnosprawności. Potem były osoby niepełnosprawne. Teraz mówimy osoby z niepełnosprawnościami, to jest w duchu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Którą Polska uchwaliła w roku 2012. Notabene, konwencja w języku polskim, w tłumaczeniu polskim, nazywa się konwencją na tytuł Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, natomiast w wersji angielskiej jest with disability, czyli z. Niepełnosprawnością, ale decyzja translatorska była taka związana z dostosowaniem tego pojęcia do polskich przepisów prawnych. I rzeczywiście, na dzień dzisiejszy funkcjonujemy w dwóch rejestrach czyli takim mentalnościowym, świadomościowym, gdzie mówimy już o osobach z niepełnosprawnościami. Natomiast w polskim prawie wciąż zapisy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tam mamy zapisy, dotyczące osób niepełnosprawnych, więc jeżeli mam prawny status osoby niepełnosprawnej, czyli moje trudności w funkcjonowaniu, mój stan zdrowia, powoduje, że mam na tyle du duże trudności, że uzyskuję prawny status osoby niepełnosprawnej, to to jest, mówi się wtedy o osobach niepełnosprawnych. Natomiast my rzeczywiście świadomościowo już dojrzeliśmy do tego, że mówimy o osobie z niepełnosprawnościami, żeby zaznaczyć ten element taki, że niepełnosprawność jakby nie jest jedyną determinantą, jedynym określeniem, tylko mhm. jest jakimś, jakąś cząstką, która konstytuuje się. Jakimś tam parametrem. Dokładnie tak, dokładnie tak. No tak, ale widzę, że już na tym Poziomie funkcjonujemy trochę jak elektron w postaci falowej, znaczy między systemem a mentalnością. <grymne> tak, tak, trochę że... tak. No, y, 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 jak mówili klasycy, że y, y... Granice mojego świata wyznaczają granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata, jak mawiał Ludwig Wittgenstein, więc i z wieloma innymi warto by się było zgodzić. Ja przyznam szczerze, że sam miałem wątpliwości. Mam swoje osobiste doświadczenie. Mieszkałem po nabyciu doświadczeniu niepełnosprawności w małej wiosce w województwie lubuskim. miałem przecudowną sąsiadkę, z którą rozmawialiśmy o życiu teologii, o tym, jak będę żył na wózku. I ona mówiła, że, jestem jej że ma takiego kochanego sąsiada kaleka. Ale jakby ona znaczenie, jakie pod to podkładało jej emocje, to było samo dobro. Więc ja z tym kalekom nie miałem wtedy problemu. Ale zgadzam się, że w wymiarze takim kształtowania świadomości, budowania świadomości, powinniśmy jednak przywiązywać wagę Aha. do języka. Zdecydowanie tak. No, jest to ostrzeżenie, że coś tam grozi śmiercią lub kalectwem, prawda? No, to też już powinno się stopniowo być rugowane. No ale spotykamy się w Najwyższej Izbie Kontroli, więc wróćmy teraz z dalekich odmentów języka na, na grunt kontroli i właśnie druga, druga rzecz, którą warto chyba zdefiniować, to jest pojęcie, jak również kryjąca się za tym rzeczywistość, którą mamy w tytule jednej z tych wspomnianych przeze mnie kontroli, czyli asystent osobisty. Kim on jest, jaką pełni rolę, z, z, przez kogo jest finansowany. Przybliżmy trochę tę postać. E, tak, no asystent osobisty, jak tak spojrzymy z szerszego poziomu to zjawisko niepełnosprawności jest wywołane za jakimś trudnością związanym ze stanem zdrowia, chorobą, urazem, jest obiektywnym zdarzeniem. Możemy różne trudności związane z tym, że doświadczam niepełnosprawności, naprawić w cudzysłowie na etapie leczenia, rehabilitacji, Potem już możemy mówić tylko o pewnej kompensacji, czyli czymś, co mimo tego, że mój stan już jest obiektywny, tak, jeżeli chodzi o różnego rodzaju trudności, ale można to skompensować prawo. Między innymi rozwiązania prawne, takie jak karta parkingowa, uh -huh. jest czymś, co służy kompensacji, tak. jest tym, co ma wyrównać szanse, czy sprawić, że osoba może uczestniczyć indywidualnie i społecznie. Eu, rozwiązania technologiczne, jakieś technologie wspomagające. I chyba w taki sposób też należałoby patrzeć na asystenta. Tak? Zadaniem asystenta jest y, 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 wspieranie osoby w codziennym funkcjonowaniu, mhm. y, po to, żeby zapewnić jej uczestniczenie, możliwość podejmowania zadań takich codziennych, wykonywania zadań codziennych, uczestniczenia społecznego w takim społecznym wymiarze. Kultura, sztuka, usługi i tak dalej. I z takim całym zastrzeżeniem, że oczywiście, tak jak w przypadku rozwiązań prawnych i technologii wspomagających, to w przypadku relacji asystent-osoba z niepełnosprawnością jednak tworzy się taka specyficzna relacja. Interpersonalna i ona stanowi pewną dodatkową wartość. Niemniej na dzień dzisiejszy mówi się, że asystent jest do dyspozycji osoby z niepełnosprawnością. Mówi się, to jest bardzo istotne. Ja mam takie swoje doświadczenie z aktywnej rehabilitacji, gdzie uważam, że jeżeli już mamy kogoś, kto wspiera, to on powinien trochę motywować i. Prowokować tę osobę jednak do poszerzania swoich, swojej samodzielności. Natomiast w takim klasycznym, konwencyjnym, czyli zgodnym z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych ujęciem, asystent przy zachowaniu podmiotowości, to ja jako osoba z niepełnosprawnością decyduję, jakiego mam asystenta, to ja podejmuję decyzję w jakim zakresie i w jaki sposób on mi będzie pomagał, a asystent ma tą gotowość do wspierania mhm. i wspiera. Czyli jest taką supermocą, z której można skorzystać, ale można schować do kieszeni, Ładno określenie. Niech, niech będzie, tak. niech będzie w, na następwaju tak? Tak jest, Pogotowie. to e, No tak, ale asystenci, to, asystenci osobiści to nie jest towar ze sklepu, który, po który się idzie, prawda, kupuje bułkę czy, czy, czy marchew, tylko jest, jest to instytucja również przewidziana programem. I teraz no, z kontroli Nikowskiej wynika, że. Program zasadniczo pomyślany dobrze jednak napotyka w realizacji na mnóstwo felerów, mnóstwo nieprawidłowości polegających na przykład na, na tym, że programy uruchamiane są, programy przewidujące właśnie instytucje asystenta osobistego uruchamiane są z opóźnieniem, że właściwie dopiero w połowie roku, na który mają obowiązywać, zaczynają być realizowane. Skąd te opóźnienia? Dlaczego, dlaczego to kuleje? Skoro właściwie, chyba, narzędzia wszystkie są znane i, i gotowe? No tak, to wynika z kilku problemów, bo idealnym stanem byłby taki stan, kiedy. Asystencja byłaby tak zwanym prawem podmiotowym, tak? czyli w sytuacji, kiedy staje się osobą niepełnosprawną w świetle prawa, i możemy to traktować, możemy traktować w takim dużym uproszczeniu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jako taki paszport, trochę przewodnik po systemie wsparcia, tak? Mam mhm. jakiś pakiet wsparcia. I idealną sytuacją by było to, że wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności mam zagwarantowany podmiotowy dostęp do jakiejś puli godzin asystencji. I to, co jest ważne, to bez względu na to, jaki mam, Jakiego rodzaju mam trudności, tak? czy one wynikają z problemów sensorycznych, osoby niewidome, głuche, czy z, za, z trudnościami sensorycznymi, osoby z zaburzeniami, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, tutaj spektrum potrzeb jest duże, czyli że mam to prawo podmiotowe bez względu na, na, na to, jakiego rodzaju mam potrzeby, ale też bez, bez względu na to, gdzie mieszkam. Problem trochę polega na tym, że rzeczywiście jest to program i chyba na to zwróciłbym uwagę, że jednak jest to program asystencji osobistej, który z natury, skoro jest program, to ma swoje ograniczone ramy. On ma ograniczone ramy, i jeżeli chodzi o ramy finansowe, tak, bo chodzi o to, ile środków się przeznacza, jakie są alokacje na te programy. One... No, ale wiemy, że i tak nie są w pełni wykorzystywane. Nie są zawsze pieniędzy jest za mało, Dokładnie. ale jednak okazuje się, że nad tych za mało jest. Dokładnie, jak się porówna pierwsze alokacje i teraz tą tegoroczną re, re, rekordową, tak, bo to jest 600 milionów, no to okazuje się, że drugim problemem jest kto miałby te usługi realizować, i to w dwóch wymiarach. Mhm. Po pierwsze, czy my mamy asystentów w Polsce, tak? E, przygotowane osoby do tego, które mogłyby profesjonalnie, tak jak mówię, z zachowaniem podmiotowości, e, osoby z niepełnosprawnościami udzielać wsparcia, a tutaj to spektrum jest dosyć szerokie. A to mogę gałązkę tutaj? K Zawsze. Kto, ma, e, kto może zostać asystentem? Czy to jest też precyzyjnie określone? tak mamy, mamy zawód asystenta i kształcimy w Polsce asystentów jest rozporządzenie które to reguluje jest program dla asystentów program kształcenia asystentów no tylko tych osób jest naprawdę niewiele tak? tutaj możemy mówić o niespełna tysiącach osób tak z drugiej strony są osoby, które z racji swoich kwalifikacji zawodowych mogą być asystentami, bo osoby takie jak terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun socjalny czy pracownik socjalny, no, biorąc pod uwagę, jeżeli mają doświadczenie też w pracy z osobą z niepełnosprawnościami, mogą wy wykonywać zadania asystentów. No i w końcu to, co jest w tym programie, jakby, bo program był pisany, tworzony chyba z myślą już o tym, że to, to będzie problem, tak? czyli zasoby asystentów, bo poza kwalifikacjami w programie jest też wskazane, że asystentami mogą być osoby, które nie muszą wykazać się jakimiś kwalifikacjami, ale wystarczy, że mają doświadczenie, potwierdzone doświadczenie mhm, sześciomiesięczne. I to jest taki jakby ukłon w stronę tego, że my tych asystentów nie mamy. Ale asystenci, wystarczającej ilości, ale asystenci to jest jedna sprawa, a druga rzecz to jest o, to, o podmioty, które będą tą asystencję realizować od strony organizacyjnej, zatrudniania personelu i tak dalej. Teraz pierwsza edycja programu, ona była adresowana tylko do samorządów. No i rzeczywiście, jeżeli mamy w Polsce niespełna 2,5 tysiąca gmin, to pytanie ilu ile gmin z takim zadaniem mogło się uporać, bo jakby gminy realizują to, co gminy na dzień dzisiejszy realizują. To realizują usługi społeczne i specjalistyczne usługi społeczne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. I te usługi trochę się wpisują w asystencję, no ale trochę, jeżeli chodzi o podejście do osoby z niepełnosprawnościami, zakres wsparcia i tak dalej, no to usługi społeczne jednak to nie jest to, co nam chodzi. Tak? One tylko w jakimś w jakiejś części wypełniają jakby tą tak. koncepcję asystencji. Mhm. No i chyba trzeba sobie wprost powiedzieć, że dla samorządów było to bardzo trudne. Trudne zadanie. Część samorządów nie umiała sobie jakby tego zorganizować. Dużym problemem, co też wynika z Państwa kontroli, była świadomość samorządów, czyli na ile samorządy mają świadomość tego, ile ja mam, ile na moim terenie mieszka osób z niepełnosprawnościami. No właśnie, wspomniał pan, że około dwóch asystentów. Teraz nie wiadomo, nie wiemy tak na dobrą sprawę, tak. na jaką na jaki obszar mają być rzuceni. Dokładnie bo ilu, tak. Ilu nas jest, nas niepełnosprawnych. Mówię, bo czy sam akurat nie jestem osobą z niepełnosprawnościami, w każdym razie nic o tym nie wiem, ale, no, ale y, przemawiam jak gdyby w, w ich imieniu w tym momencie, no, zwłaszcza, że mam też w rodzinie takie osoby. Więc, y, więc y, skoro nie wiadomo, ilu jest potrzebujących, to... To my bardzo wiemy, trudno, że się realizuje. My wiemy strategicznie, tak? Według danych jest taki centralny elektroniczny krajowy system monitorowania orzekania o niepełnosprawności. I zgodnie z tym systemem wiemy, że my na dzień dzisiejszy w Polsce mamy około 3 milionów 300 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, z czego 220 tysięcy to są dzieci do 16 roku życia, w przypadku których nie orzeka się stopnia, tylko po prostu niepełnosprawność, ewentualnie wskazania o szczególnych, o konieczności wsparcia. Rodzica i opiekuna to są tak zwane wskazania 7 i 8. No i mamy osoby, te osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem, to jest niespełna 2 miliony osób, które się kwalifikują do programu. Mamy na poziomie województw też, na poziomie wojewodów czy regionalnych ośrodków polityki społecznej, mamy strategię, nie wszędzie, ale mamy też strategię, jakąś świadomość tego dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. Natomiast też tak strukturalnie polityka na rzecz osób, system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami kończy się na poziomie powiatów. Są centra pomocy rodzinie, które jeszcze realizują zadania finansowane z PFRON-u. Natomiast tutaj realizowały gminy ten program. No więc gminy w całej większości raczej nie mają takiej świadomości dotyczącej tej grupy osób odnośnie ile mamy tych osób, z jakiego, jakimi problemami są nie te powinny osoby. Powinny być najbliżej, tak, nie... najniższy, najniższy poziom administracji. Tak, niepełnosprawność samorządu. jest przesłanką do udzielania też wsparcia w ramach pomocy społecznej, tak, ale jest jedną tylko z przesłanek. No i tu chyba zabrakło takiej też świadomości, Ile mamy tych osób? Zabrakło też wykwalifikowanego personelu, bo jakby ta część niewykorzystana przez samorząd, ona była większa niż przez organizację, niemniej była. Ale też chodziło o formalne kwestie dotyczące tego, żeby w tych pierwszych edycjach realizacji projektu były ustalone limity miesięczne, czyli nie było tej elastyczności. Uh -huh, Teraz jest limit roczny uh, rocznie, i można tak. tym, tą pulą godzin zarządzać według potrzeb. Tak, elastyczniej, tak. zdecydowanie. Ta, no, Izba to zauważyła i odnotowała jako, tak, jako tak, taki dobry, dobry sygnał, że to w dobrym kierunku idzie. No ale właśnie, to wciąż nie, nie do końca odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, skąd te opóźnienia. Czy, czy one wyłącznie z, z braku orientacji, z braku, nie wiem, rozeznania w skali problemu, czy, czy, czy po prostu również jakieś, ta, jakieś niedowład, Yy... Niedowład ludzki, nazwijmy to. Ja myślę, że procedury, kryje. w związku z tym, że to był projekt, tak? Czyli obowiązywał pewien tryb, tak? Czyli. Była sytuacja i w tym pierwszym roku tak, realizacji projektu, y, obowiązywała cała ta procedura związana z naborem wniosków, oceną wniosków, y, jeszcze jakimiś konsultacjami, czyli jakąś weryfikacją wniosków. Y, potem kwestia naboru, y, y, podpisania też umów formalnie tak na środki z ministerstwem, no i w końcu rekrutacji uczestników, rekrutacji asystentów. No i ten proces się wydłużał, tak? Potem w kolejnym roku z kolei trzeba było sprawozdać poprzedni rok w przypadku organizacji, które aplikowały w ramach kontynuacji, złożyć kolejną ofertę. No idealnie by było, gdybyśmy to kontraktowali, gdyby to nie było projektowe, tak. w takim trybie projektowym, tylko gdyby wiadomo było tak, że mamy według jakichś standardów, kryteriów możemy zakontraktować tak, asystencję. Na jakiś czas i wtedy nie byłoby tych przestojów, byłaby pewna kontynuacja wsparcia. No a tak niestety obawiam się, że nawet w tym roku przy tych 600 milionach, to jest olbrzymia alokacja, to jest pół miliarda dla, w tym module, w tym programie dla samorządów i 105 milionów w tym module dla organizacji pozarządowych, to te środki trzeba naprawdę umieć bardzo dobrze wykorzystać, bo my musimy naprawdę z tym wsparciem podążać za osobami z niepełnosprawnością, tak, i nie da się tego czasami w takich procedurach. Są osoby, które rezygnują, trzeba zrekrutować nowe osoby, zrekrutować asystentów, tak, kwestia takiej rejonizacji też, bo też trzeba ze szczególną troską podejść do osób, nie tych, które mieszkają w dużych miastach, też z całym jakby szacunkiem i zrozumieniem dla ich potrzeb. Ale szczególnym wyzwaniem są naprawdę y, y, obszary wiejskie, małe miejscowości, tam gdzie dostęp do usług jest bardzo utrudniony. No i to jest szczególnym wyzwaniem. Infrastruktura wyzwanie. pewnie też jest. Dokładnie, jest, tak. A jednak tak według statystyk, 40% ponad procent osób mieszka na terenach wiejskich, z, cały, z całej populacji osób niepełnosprawnych. 76 osób z niepełnosprawnościami żyje ze świadczeń, więc to uh -huh. są takie sytuacje, które powodują, że te osoby dla nich to jest jedyna alternatywa, nie? więc myślę, że to jest dużym wyzwaniem. Czyli no, taką systemową tutaj bolączką jest to, że, to, że ta maszyna nie, już się nie napędza sama, tak. tylko, że za każdym razem trzeba ją inicjować. Jakby od, Dokładnie od, od tak. nowa, zakończyć pewien że... etap, wdrożyć kolejny, uh -huh. tak proceduralnie. No, tak, 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 tak. Udało się do pewnego stopnia na przykład segregację śmieci już w Wdrożyć jako naturalną, naturalny proces, prawda, który się po prostu w sposób samoodnawialny inicjuje. Natomiast tutaj to jest ciągle tak, jakby się. System budził. Aha, znowu, znowu musimy to zrobić. Tak, tak dokładnie. Bo... Mamy program, wystartujmy go. Tak? Mm -hmm. Ale jest jedno zjawisko, jeżeli mogę tylko, może żeby mi to nie umknęło, takie bardzo budujące mnie, jako też osoby, dla której ważna jest taka podmiotowość osoby z niepełnosprawnościami, wzmacnianie potencjału po to, żeby osoba z niepełnosprawnością sama umiała, nie chcę powiedzieć zawalczyć o swoje prawa, ale żeby była też świadoma systemu, co w tym, w ramach tego systemu, mm -hmm. Z jakiego wsparcia może korzystać, i tutaj, jeżeli chodzi o asystencję, to osoby z niepełnosprawnościami już wywierają taką pozytywną presję tak? i na samorządy, bo też domagają się usług. I ja myślę, że my jesteśmy w takim etapie, takim trochę w procesie budowania systemu świadomości ludzi, przygotowania personelu, że ten projekt asystent osoby z niepełnosprawnościami to nie jest gotowy. Produkt, jako oferta uh -huh. wsparcia, tylko że tak na dobrą sprawę załatwia dwie rzeczy. Tak? Jednocześnie daje wsparcie no, obarczone tymi niedoskonałościami, o których mówimy, ale z drugiej strony pozwala budować system, może i to jest może jakaś pozytywna uh -huh, strona. Uh -huh. nie? Wydaje mi się, że tutaj mówimy cały czas o systemie, ale to się ociera o tę sferę mentalną, bo Również, skoro, skoro system się musi restartować, inicjować na nowo, co rok, czy w, jakimś, w jakichś tam modułach czasowych, to oznacza, że, że nie ma też jakiejś takiej przystawki w, w, w świadomości tych, tych osób, które decydują o, o, o funkcjonowaniu systemu i szerzej, że. My, my się nie oswoiliśmy, my jako społeczeństwo, z tym, że to jest po prostu jeszcze jedna zupełnie oczywista, elementarna barwa świata, w którym żyjemy. Prawda? Tak jak wiemy, że istnieją ludzie starsi, często już niedołężni z powodu starości, tak samo są osoby, dla których pewne rzeczy w oczywisty sposób, Trzeba im zapewnić, prawda? Bo czy, trzeba umożliwić, żeby sobie same mogły też zapewnić. Yy, I no, wiemy o tym, że są kraje, gdzie yy, wprowadzenie takiego systemu było poprzedzone wytężoną pracą nad yy, właśnie zmianą tak zwanego mentalu, yy, mówiąc, mówiąc potocznie czyli yy, Świadomości to może nawet już nawet nie świadomości, podświadomości znaczy, to, że pada, słoń, pada deszcz, nie wiem, świeci słońce, po dniu przychodzi noc, a wśród nas są osoby z niepełnosprawnościami, że to jest pewna oczywistość. Tej oczywistości wciąż jak czekamy na nią, prawda? I dotyczy to zarówno ludzi, mediów, nie wiem realizatorów filmów, telenowel, w których y, osoby z niepełnosprawnościami się pojawiają bardzo rzadko. Ile wiem, nie, wiem, nie jestem, nie jestem widzem, może nie jestem tutaj sprawiedliwy, ale a, ale że to, że to nadal nie jest taka oczywistość. I to się przekłada również na system, bo skoro ludzie o tym nie pamiętają, ludzie decydujący, to, no to zapominają o tym, że to trzeba wprowadzić jako taką rutyny nabrać pewnej. Czy pan obserwuje jakieś zmiany w tym zakresie? W Zasłuchałem się, jak ładnie Pan o tym powiedział, ale tak rzeczywiście, rzeczywiście to trochę tak jest, bo. Ja trochę liczę, żeby, żeby pan to mówi. To, tak, że Pan mówi, bo mówi to mówił. Ale, tak, ale myślę, że ten no, mental nie jest bez znaczenia, bo to rzeczywiście tak jest, jak mówimy o wszystkich sprawach, tak? i mówimy potrafimy o różnych sprawach rozmawiać językiem praktyki, pragmatycznie itd. i tak dalej. Nagle jak mamy porozmawiać o osobach z niepełnosprawnościami, to obniżamy ton w jakiś szczególny sposób się pochylamy nad tematem. Ja sobie tak kiedyś zastanawiałem się przy jakimś wystąpieniu niedawno byłem na takim kongresie, który dotyczył problematyki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, i zastanawiałem się, żeby to tak rozpiąć, czy to jest etyczny imperatyw, tak, żeby osoby z niepełnosprawnościami wspierać, czy tak etycznie po prostu przystoi, czy może jakiś nawet do tego przypiąć imperatyw kategoryczny kanta, tak, bo ty też przecież możesz nie? kiedyś stać się osobą z niepełnosprawnościami, czy może po prostu ująć to od takiej strony takiego języka współcześnie. No, to nam się po prostu opłaca, tak? Mówimy w końcu o grupie osób, których jest, tak jak mówiłem, 3 miliony 300 tysięcy osób z niepełnosprawnością tylko biologiczną, czyli takich, które nie mają orzeczenia. Ale odczuwają trudności z funkcjonowaniem, wykonywaniem codziennych czynności w związku ze zdrowiem. Jest dodatkowe półtory miliona, to potwierdzają ostatnie badania EHIS, Europejskie Ankietowe Badania Zdrowia z 2019 roku. Raport się chyba w 2021 dosyć późno ukazał. No, no i po prostu tak naprawdę nie mamy wyboru, tak? Na dobrą sprawę, bo nie możemy tak dużej grupy osób, na jaką mamy pomóc, tak? Na taką dużą grupę osób, żeby, no tak, nie możemy ich nie mówiąc o tym, czy możemy czy nie możemy marginalizować, jak, ale nie, za, nie możemy zapominać o tych osobach, bo to są osoby, które. Nie... Mogą też generować kawał PKB. To są osoby, prawda? które mają swoje motywacje, marzenia, uh -huh. pragnienia, pomysły na życie, konkretne kompetencje. Mało tego, ja też mam swoje nieraz takie osobiste doświadczenia. Pamiętam, kiedyś byłem w dużej korporacji. Poproszony byłem o to, żebym przedstawił prawne, formalne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. I z takim, oto przekazem, pojechałem do tych państwa menadżerów. Okazało się, że rozmowa bardzo szybko zeszła na tak zwane spotkanie z ciekawym człowiekiem. Inspiracją do tego było to, jak powiedziałem, że w zasadzie Poza tym, że ja jestem na wózku, a państwo jesteście pełnosprawni i nie doświadczacie innego sposobu lokomocji, to pewnie budzimy się z takimi samymi wyzwaniami, marzeniami, problemami dotyczącymi tu i teraz i przyszłości. Może moje doświadczenia są jakoś dodatkowo ciekawe, dlatego że ja muszę sobie zawsze wprowadzać ten czynnik taki związany z świadomością tego, E, swoich e, e, zróżnicowanych innych potrzeb, itd. i tak dalej. Wydaje się, że nawet to. Włączenie osób z niepełnosprawnościami i to, żeby one były między nami, tak? zresztą zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji, żeby nie wspierać osoby z niepełnosprawnościami jakoś szczególnie w szczególnych miejscach, w specjalny sposób, tylko żeby zapewnić im uczestniczenie i bycie po prostu między innymi. To nawzajem bardzo dobrze działa, tak jak są potwierdzone badania, że zespoły mieszane, jeżeli chodzi o płeć, są bardziej efektywne. Nie znam takich badań, czy zespoły z udziałem osób z niepełnosprawnościami zawodowymi czy inne zadaniowe też są bardziej efektywne, ale jestem gotowy założyć się o wszystko, bo tego doświadczam. Tak? Widzę, że to tak rzeczywiście jest. Widzę, jak jeżeli mogę się odwołać do swoich założeń, doświadczeń fundacyjnych, że każdy fizjoterapeuta, który przyszły fizjoterapeuta, który się uczy i przyjeżdża do nas na praktyki, na nasze obozy aktywnej rehabilitacji, każdy lekarz, który jest po, jako wolontariusz zaangażowany w obozy i w bezpośrednią pracę, zanim skończy studia, widzę tych ludzi potem w praktyce są po prostu lepszymi lekarzami, lepszymi specjalistami. No, miękko dotknęliśmy już tutaj obszaru, który penetrowała Najwyższa Izba Kontroli w swojej drugiej kontroli, czyli rehabilitacji zawodowej i społecznej. No i tutaj też nam wychodzą, wychodzą takie rzeczy, które są na pewno do naprawienia. Na przykład, no i to jest właśnie pytanie, czy rynek pracy jest gotowy na Was? Prawda? Czy, czy, bo to, że osoby z niepełnosprawnościami korzystają z zakładów aktywności zawodowej, to co potem? Czy wychodzicie z tych zakładów i, i rynek czeka? Trzeba się y, 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 samemu sobą, trochę temu rynkowi narzucić. <ślesy> to jest chyba najtrudniejsze. Yy, idealną sytuacją jest, kiedy ma się wsparcie yy, takie we wprowadzeniu też w, w miejsce pracy. Też realizujemy takie projekty polegające na tym, że my osoby wspieramy w całym procesie. Tak? Najpierw, bo to jest też ważne, yy, to o czym Pan wcześniej mówił, kwestia takiej świadomości yy, nie tylko tego, co w życiu mogę, jak się mogę realizować, uh -huh. ale świadomości zawodowej. Pytanie, kiedy tak na dobrą sprawę, yy, ile osób z niepełnosprawnościami jest gotowych, tak? bo mówiąc tak statystycznie. Pracuje nas około pół miliona, około milion sześćset jest nas w wieku aktywności zawodowej, czyli milion sto tysięcy jest poza rynkiem pracy, mogłoby tą pracę podjąć. I teraz sytuacja tych osób jest bardzo zróżnicowana. Ja tak bardzo dla uproszczenia. W najtrudniejszej sytuacji są osoby żyjące z niepełnosprawnością od urodzenia, bo one niosą za sobą bagaż. Edukacji, przeorganizowania życia rodziny, takiego modelu opiekuńczego i tego, że często po edukacji właśnie nie ma dla nich jeszcze edukacja pozwolę sobie na takie odważne stwierdzenie, ale dla kogoś, kto żyje z niepełnosprawnością od urodzenia, jest złotym wiekiem, złotym okresem. Bo po tym jak się ta edukacja kończy i się nie wejdzie na rynek pracy, a najczęściej się nie wchodzi, a to właśnie pozostaje warsztat terapii zajęciowej, który jest też gdzieś w systemie. Tej rehabilitacji społecznej i zawodowej, używając tej nomenklatury ustawowej, elementem takiego wprowadzenia osób. No ale warsztaty terapii zajęciowej to jest 820, około 820 warsztatów. W tych warsztatach około 32 tysięcy osób. Są zakłady aktywności zawodowej, no ale to jest też 112 zakładów aktywności zawodowej dla nieco ponad 6 tysięcy osób. Więc ta oferta jest niewielka. Te osoby są w najtrudniejszej sytuacji. W najłatwiejszej sytuacji są osoby, które doświadczają niepełnosprawności, mając historię zawodową. Tak? I tak jak się spojrzy na statystyki, paradoksalnie osoby po pięćdziesiątce z niepełnosprawnością mają najłatwiejszą sytuację na rynku pracy. No i taka pośrednia sytuacja to jest sytuacja osób, które jeszcze jako młode, na etapie edukacji czy tej jeszcze niewielkiej historii zawodowej ulegają. Y, y, doświadczają niepełnosprawności. No i tutaj, oczywiście, nakłada się na to to, czy to jest niepełnosprawność ruchowa, czy mam problemy z komunikacją poznawcze, czy to są choroby psychiczne. I wydaje się, że y, y, no wciąż się trzeba narzucić światu z tym tej, tej, tej roli, trudno powiedzieć, żeby tą rolę pełniły zakłady aktywizacji zawodowej. Ja myślę, że rola zakładów aktywizacji zawodowej to, co Państwo wykazaliście w kontroli. Dlaczego tylko 2%? No, a no dlatego, że Proszę sobie uświadomić, że w sytuacji, kiedy życie osoby z niepełnosprawnościami jest tak niepewne, też jeżeli chodzi o przyszłość, bo ta perspektywa przyszłego życia, tak? Co będzie ze mną, jeżeli mam lat 20 parę, a moi rodzice 60 parę? Tak? Co będzie ze mną? Rodzice muszą pracować, nie domagają Kto mną się zajmie? To te zakłady aktywności zawodowej nie są przejściowym miejscem podwyższania kompetencji i przygotowaniem do wejścia na rynek pracy. Tylko często są upragnioną końcową przystanią, tak? taką, gdzie ja się czuję bezpiecznie. Ja nie chcę wyjść na wolny rynek, bo w zakładzie aktywizacji zawodowej jestem od paru lat wśród tej, tych samych trenerów, zespołu, ludzi, to jest dla mnie bezpieczne miejsce. Wyjście na rynek pracy muszę się spróbować w nowym otoczeniu. To jest narażenie na y, oceny, wymagania. Y, to, czyli to oznacza, że to konieczne jest praca społeczne. psychiczna, prawda, olbrzymia, z, z olbrzymia, po to, żeby wykształcić w nich motywację. Y, a Czy ktokolwiek, czy ktokolwiek monitoruje y, dalszą drogę osób, które przeszły jakieś tam właśnie, czy to warsztaty, czy, czy zakłady aktywności? Co się z nimi dalej dzieje? No, w naturalny sposób powinien się tym interesować PEFRAN, prawda? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale czy, czy robi to? Czy wie? Czy, czy traci z radaru? Powiem tak: nikt tego nie robi. To jest największe wyzwanie. Może z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę powiem, z jednego powodu. Dlatego, że nie ma narzędzi, bo tutaj znowu mamy projektowość. Tak. Zakłady aktywizacji zawodowej. Czyli skrzykujemy się, tak? Zakłady czas. aktywizacji zawodowej mogą mnie wspierać tylko wtedy, jeżeli jestem ich uczestnikiem. Jeżeli wyjdę no na tak. otwarty rynek pracy. Nie jestem uczestnikiem zakładów aktywizacji zawodowej. Podobnie jest z warsztatami terapii zajęciowej, tam jakieś zajęcia klubowe PEFRON uruchomił, gdzie zauważył właśnie trudną tych sytuacji, sytuację, sytuację tych osób i to jest właśnie też taki problem. Także ja wiem, że jak wyjdę i spróbuję się na otwartym rynku pracy, to moje miejsce w ZAZ-ie zajmie ktoś inny. Tak, kwestia takiej nie mojej, ma odwrotu, tak. No, dokładnie. Mostów, tak. dokładnie. No, czasami to bardzo zdrowe. Y, no, jest to jakaś forma motywacji, tak, tak dokładnie. Pod warunkiem, tylko to już naprawdę trzeba być na jakimś takim etapie samoświadomym, pewnym, trochę mieć ten, no, taki obraz samooceny, pewności siebie. Jest jedna koncepcja. Y, aha, natomiast jeżeli chodzi też o, o PEFRON, to co PEFRON zleca organizacjom pozarządowym, to nam problem też jest taki, że y, to jest projektowość. Znowu jesteśmy w perspektywie projektów, czyli realizujemy projekt od do, mamy beneficjenta projektu. W momencie, kiedy tego beneficjenta wprowadzimy na rynek pracy, możemy go w ramach jeszcze, w okresie realizacji projektu wspierać, no ale jak się projekt kończy, jeżeli chodzi o jego finansowanie, no to, to nie możemy, tak? A do tego jeszcze dochodzi, to też wyszło w tych kontrolach, sprawozdawczość, prawda? Kwitowanie. Tak, tak. Też się to dokonuje z opóźnieniem, nie do końca w sposób przejrzysty. Tak, być może to jest jest taka formuła, taki model formuły aktywizacji zawodowej, trener pracy. Jest przygotowana ustawa o zatrudnieniu wspomaganym. Ona jest adresowana do tych osób z największymi potrzebami, jeżeli chodzi o cały proces zatrudnienia. No i tam trener pracy rzeczywiście to jest osoba, która wspiera w sposób taki zgodny też z konwencją w ramach takiego, takiej rehabilitacji środowiskowej, prowadzonej w miejscu zamieszkania, udziela wsparcia szerokiego, bo i takiego związanego z aktywizacją zawodową, ale też w codziennym funkcjonowaniu, także jakby tutaj nic nie umyka. No i tam rzeczywiście jest kwestia takiego wsparcia, też w miejscu pracy, czyli trener pracy jest ze mną też w miejscu pracy, uh -huh, tak, wspiera uh -huh. mnie w zatrudnieniu. I to jest jakaś koncepcja, no bo jest część osób takich, powiedzmy, trudno mi było tutaj jakiejś statystyki, ale z grupy na przykład teraz mamy Yy, yy, około 20% z nas, z tych 3 milionów 300 tysięcy, to są osoby ze znaczną niepełnosprawnością. Najtr tam, wśród tych osób jeszcze jest taka grupa, powiedzmy około no, 200-300 tysięcy, osób, które naprawdę yy, mogą nie uzyskać samodzielności nigdy w miejscu pracy. Jest taka grupa. No i w ich wypadku trzeba mówić o tym, że ten trener pracy. W jakim stopniu on będzie musiał być obecny tak. w tym środowisku? Mm -hmm. Nawet w sytuacji na początku jeden do jednego, ale być może potem, jeżeli to jest większy, większy pracodawca, który ma zatrudnić, zdecyduje się na zatrudnienie większej liczby osób, to wraz z rozwojem takich kompetencji, pewności siebie, funkcjonowania w środowisku pracy, to może być jeden trener pracy, na przykład na dwie, trzy osoby. Nawet, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ale jest taka grupa osób, w przypadku których musimy mówić o. Ciągłym wsparciu. Zdecydowana większość osób może, się, może zdobyć pełną samodzielność, pod warunkiem, jak to będzie proces. No tak. Będziemy się tutaj zbliżali do płyenty jakiejś i przede wszystkim chciałbym zapytać Pana, jak Pan ocenia, czy te kontrole Najwyższej Izby Kontroli przyniosły jakiś efekt praktyczny? Znaczy, czy, czy są już owoce? jak pan to widzi te o których mówimy jeżeli chodzi o asystencję i aktywizację zawodową rehabilitację zawodową i społeczną w kontekście kazów to pewnie czas na ich owoce dopiero przyjdzie no bo jest i korespondencja no tak, ale jest była już uświadomione. Debata, w też była udział, debata z której tak. też być może jakieś ziarno tak, i, to, I to jest bardzo. Debata, przypomnę, niepełnosprawni, pełnowartościowi. Tak, właśnie to, to miało dodatkową wartość, bo poza tym, że jednak jesteście Państwo ważną instytucją publiczną, najważniejszą, jeżeli chodzi o wskazywanie na nieprawidłowości, na to, co powinno być zrobione, i po prostu nie no, można. Jesteśmy prze... diagnostami państwa. I po prostu nie można przejść tak obojętnie. Ja zaraz podam jeden przykład, gdzie ten efekt już mhm. się wydarzył. Ale też bardzo dobra była formuła debaty, tak, żeby to było w sposób taki szerszy, takie szersze spojrzenie, że nie jest to tylko spojrzenie kon właśnie kontrolera, diagnosty, badacza, lekarza, Chociaż diagnoza to jest 80% dobrej terapii, podobno, często tak bywa, ale że była też ta formuła debaty od razu na wskazanie pewnych kierunków. No tak, bo ona też integruje, prawda? Ona tak. w, w zasysając yy, osoby z innych sfer życia publicznego y, również po, doprowadza do pewnej promocji tak, problematyki. Tak. Ale jest jedna kontrola, y, która też jest związana z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami. To była kontrola dotycząca dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. I infrastruktury. Dokładnie, tak. I Państwo robiliście taką kontrolę w 2018 roku, już teraz, przepraszam, nie pamiętam, mm -hmm. jeżeli pomyliłem rok, to Bywa. proszę mi wybaczyć. Tak, tak. Ale, no w każdym razie przed pandemią jeszcze to na pewno. Tak, no i to w kontekście programu też dostępność, bo to jest też bardzo ważna problematyka, tak, bo można zrobić dużo rzeczy, jeżeli chodzi o. O, o, o kwestie świadomościowe, budowania kwalifikacji, kompetencji osoby z niepełnosprawnościami, a gdzieś możemy na końcu się spotkać, że jedyną barierą jest kwestia dostępności takiej architektonicznej, mhm. związanej z językiem cyfrowej, komunikacyjnej itd. No i Państwa kontrola no miała mo dosyć mocne przełożenie. Ja sam pamiętam, że jak pracowałem nad jakimiś rozwiązaniami w ramach programu Dostępność Plus. To był chyba jedyny materiał wtedy, taki syntetyczny badanie zrobione w skali ogólnopolskiej, do którego można było się odnieść. Tak? Pierwsza taka diagnoza Aha. dotycząca dostępności. To zakończmy naszą rozmowę spojrzeniem w przyszłość, czyli czego Radarnikowski jeszcze nie zbadał, a Pana zdaniem powinien w tej sferze. Jakbym miał nieograniczone mówić, kontrolujemy podmioty publiczne. Jakbym mógł mówić o nieograniczonych zasobach i środkach, to mam wizję takiej kontroli, takiej kontroli, która by była kontrolą całego systemu w procesie. Tak, Bla, bo mamy y, 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 y y, 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 był skontrolowany program ministerialny dotyczący asystencji. Był skontrol skontrolowaliście państwo funkcjonowanie zasów w kontekście rehabilitacji zawodowej i społecznej, ale tak na dobrą sprawę włączenie społeczne, zawodowe osoby zaczyna się wcześniej. Tak, to jest taka interoperacyjność współpraca międzysektorowa, tak? czyli ochrona zdrowia, przejście z ochrony zdrowia. Do włączenia społecznego, no, czyli tych kompetencji, które są w resorcie zdrowia, resortu rodziny. Resort edukacji, tak pozwolę sobie wymienić, tak, takie główne, e, 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 główne obszary i główne obszary usług publicznych, i tutaj chyba też warto by było zrobić taką kontrolę, jak wyglądają te elementy styku przejścia, tak, mhm. czy tam rzeczywiście jest łączność, jeżeli chodzi o finansowanie, o procedury, e, o diagnozę, tak, czy, czy te, edukację, również. edukację, dokładnie tak. Więc myślę, że to by była bardzo ciekawa kontrola, chociaż zdaję sobie sprawę, że no wymagałaby dosyć dużych zasobów, jeżeli chodzi o, o, o no, ale kontrolę. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z pewnością dostanie taką informację, że może tym warto się również zająć. Serdecznie dziękuję. To był. To spotkaliśmy się z panem Robertem Jagodzińskim, prezesem Zarządu Fundacji Aktywności. Aktywnej, aktywnej, rehabilitacji. aktywnej rehabilitacji, przepraszam. A tyle tu mówimy o aktywności, że, że że mi się ta aktywność przyczepiła do głowy. Ja się nazywam Filip Łoboiński. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję panu i pięknie dziękuję państwu.